nadzieja to była do końca. Cwaniactwa chyba boiskowego zabrakło, a ten mecz zupełnie inny niż dwa ostatnie i dzisiaj pomimo tego, że żeśmy przegrali 4 bramkami, to był ten moment, że mogliśmy ten mecz wygrać. No zabrakło. Drużyna jest w tej chwili, że tak powiem, no taka komponowana na nowo, nowa filozofia, nowego trenera. Zobaczymy, wprowadzamy młodych zawodników. Dzisiaj pierwszy mecz zagrał Bartek Warmijak, 18-letni chłopak, który naprawdę się z dobrej strony pokazał. Także dzisiaj już musimy myśleć o przyszłości, bo zawsze jest nadzieja, grania jeszcze jest dużo i różnie może być. Ta drużyna myślę, że gra z meczu na mecz lepiej. Trochę tego czasu za mało na trening, no ale bądźmy dobrej nadziei, że piłka ręczna w białej nie skończy się z końcem rundy. No cóż, no mecz był, zaczął się dla nas bardzo fajnie. Stare błędy, brak cierpliwości, trochę skuteczności, bo troszeczkę skrzydła dzisiaj nam zawiodły. Dopiero później obudził się Artur Makaruk. Z kolei z drugiej strony Krystian to dzisiaj nie miał najlepszego dnia. Zabrakło tych rzutów ze skrzydeł. Bramkarze w pierwszej połowie troszeczkę też mniej pobronili. Mieliśmy dużo szczęścia, bo przeciwnik też nie wykorzystywał naszych prostych, indywidualnych błędów. Ten wynik do przerwy był takim dającym nadzieję na to, na przyszłość, na troszeczkę kary takie, żeśmy dostawali. Niektóre to nie rozumiem, za co były, no ale były. No, sędziowie tak to widzieli, sędziowie karali i nas, i tamto drużyny. Do nich nie ma mieć co pretensji, bo najłatwiej na sędziów, ale tutaj no, młodzi chłopcy uczą się, my też się uczymy. Jeszcze raz powiem, jest fajnie, że wprowadzamy nowych zawodników. Z co niektórymi pożegnaliśmy się, w to miejsce wchodzi ten Bartek Warmijak, to jest naprawdę zawodnik, który będzie myślę nam jeszcze sporo fajnych meczy przed nim. Myślę, że on się tutaj u nas zaaklimatyzuje, zwłaszcza, że chłopak dojeżdża, w ciągu tygodnia robi 600 km, żeby u nas trenować i z nami grać. Nadzieja umiera ostatnia, światło będziemy gasili na końcu, ale czy na dobre, czy na złe, to z tą drużyną trzeba być.